Chwała Bogu! Kto jest zadowolony z Bogiem? Mocno! Kto jest zadowolony z Bogiem? Kinta Mega Cruz Jezus! Halleluja! Chwała sobie ze sobą! Piękny czas uwielbienia. Ja osobiście spróbuję usłuchać w Bożą ręce, kiedy uwielbiam Pana Boga. Chwała Bogu za Ciebie, że robię to samo. To jest piękne, kiedy Kościół chce i uwielbiać Pana Boga. Dzisiaj będziemy czytać Bożego Słowa w Ewangelii Łukasza, rozdział 17, wersety 11 do aż 19. Wersety 11. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka, podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nade mną, nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali uczyszczeni. Jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donosnym głosem, chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, i był to Samarytanin. A Jezus odzywał się i rzekł: ci nie 10 zostało uczyszczonych, a gdzie jest 9? Gdyż nikt się nie okazał, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Kochani, to jest dla mnie osobiście, to jest piękny tekst biblijny, gdzie pokazuje ogromną Bożą łaskę w stosunku do ludzi. Jeżeli ktoś będzie pytał po kazania, jaki był tytuł kazania, bo generalny kaznodziejów nie mówią tytułu, oni głoszą i każdy zrozumie, co chce, co potrzebuje. Ale nie jest grzech zadawać tytuł do kazania. I mam ci aż dzisiaj tytuł. Możesz wybierać dla ciebie, który chcesz. Ale najważniejsze, że będziemy słuchać tego słowa na całości. Pierwszy: gdzie jest wdzięczność grzeszniku? Gdzie jest wdzięczność grzeszniku? A drugie: gdzie jest wdzięczność tych 9? I trzecie: gdzie jest tych 9? Taka pytanie Pana Jezusa Chrystusa do każdego z nas dzisiaj w tym poranie. Na sprowadzenie, delikatnie mówiąc, chciałbym wam powiedzieć, że wśród wszystkich tych pięknych cech, które my ludźmi mamy, jedna jest bardzo widoczna zawsze, kiedy je mamy. Mianowicie mówimy o wdzięczności. Kiedy człowiek potrafi dziękować jeden drugim, kiedy człowiek przede wszystkim potrafi sercem, z pełnym rozumieniem, dziękować Pana Boga, być Pana Boga wdzięczny. Ale z drugiej strony, kochany, jedno z najbardziej odrażających cech ludzka
jest niewdzięczność. Kiedy człowiek potrafi być niegratto, tak? Niewdzięczny. My wiemy, że kiedy człowiek potrafi być niewdzięczny, nawet my ludźmi z tym czujemy się źle. Kiedy jest pośród nas niewdzięczność, nawet my ludźmi poczytamy tego niewdzięczności jak mało potwory. Coś paskudnego. Ale wyobraź sobie jeszcze bardziej, kiedy pośród nas w kościele ludzie zbawieni, drogocenni wykupieni poprzez Jezus Chrystus nie potrafią dziękować. Bardzo dziękuję za grupę wybająca. Bardzo dziękuję za każdą z Was, kochani bracia i siostry, Bogu. Za każdą osobę, która zaangażuje. I dziękuję Bogu również w pewnym momencie do uwielbienia. Wszystko w duchu, widzisz, nie mówiliśmy się. Był piosenka uwielbienia, udziękczynienia, udziękczynności. I był słowa modlitwa, uwielbiamy, dziękujemy. Kochani, to jest piękne. Kiedy nasze serce potrafi dziękować Pana Boga. Ja zrozumiem tak, że serce Pana Jezusa Chrystusa uraduje się, kiedy w naszym sercu do Niego jest wdzięczność. Bo mamy powód, aby podziękować. I znam ludzi, którzy nie znaczy, że nie proszą Boga. Proszą. Ale w większości ich życia z Bogiem to jest właśnie dziękczynienie, uwielbienie. Ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Ja znam parę osób w Polsce, że takie robią. I są naprawdę błogosławieni ludźmi. Błogosławieni osoby. Niech dzisiaj, na tej poranek, możemy zadawać pytania. Zadajemy sobie pytania. Po prostu dziś. W jakiej grupie jesteśmy? W jakiej grupie my jesteśmy? Jesteśmy pośród dziewiątki, tak? Pośród tych dziewiątki. Czy jesteśmy w grupa, ma znaczy już nie grupa, tak? Ale jedynki, podobno tego jedynka. Jest Samarytan, który potrafił dziękować Pana Boga. Kochani, jeśli chodzi tutaj o uzdrowienia z trądu, tak? Uzdrowienia dzisiaj do trędowatych, tak sytuacja i nie tylko. Ta choroba nazywana tronu. Chwała Bogu, że dzisiejsze prawie nie istnieje. Ale tamtego czasu była ostra choroba. Była taka choroba, słowo trudne po prostu. Żrące. Tak słowo? Żrące. Choroba, która pożerała człowieka żywy. Ja z kawałku wychodziłem do człowieka. Była paskudna choroba i cały czas. Była taka choroba odpychająca, tak się mówi? Odpychająca. Ludzie nie chcieli zbliżyć do tych ludzi. Związany z tym, oprócz tego była taka choroba nieuleczalna. Tylko wiąże Bóg mógł leczyć. 10 trędowaty wołali do Pana Jezusa. Panie, mistrzu, zlituj nad nami. Popatrz, postawa piękna. 10. Panie, mistrzu, Jezu, zlituj nad nami. Inaczej mówię po mojemu teraz tak, popatrz na nas. Giniemy w tej chorobie. Śmierdzimy. Jesteśmy po prostu popsuci. Ale w dalszym ciągu będziemy zobaczyć, że 10 zostało zdrowionych, że Bóg zlitował, że Pan Jezus zlitował na 10, ale tylko jeden. Na marginesie chcę wam powiedzieć.
že 9 byli z plemienia izraelskie. To ma znaczy, byli Żydami. A jeden, który również był uzdrowiony, wrócił wycinkowo, był cudzoziemiec. Samarytan. Ten, który Izrael nie lubił. Między sobą nie lubili. Ale on widział na Pana Jezusa Chrystusa coś pięknego. Bo Pan Jezus był, jest piękny. W każdym kształt. Żeby po tej chorobie, nie teraz, ale w czasach domowych dla was. Możecie czytać, jeżeli chcecie. Księga Kapłańska, to ma znaczy Ciecia Księga Mojżeszowa. Ciecia Księga Mojżeszowa. Rozdział 14, cały. Tam wyraźnie jest napisane, jak miał być procedencja, zachowania, tak postępowania z ludźmi, którzy byli trędowatymi, ale też z ludźmi, którzy byli oczyszczeni. I też jest napisane w tym całym rozdziale 14, Ciecia Mojżeszowa, jakie powinny być postępowania z rzeczami albo dom, albo namiot, gdzie znajdowali się ludzie stron. To nie dzisiaj, teraz. Nie teraz, ale na ten tygodniu możesz czytać. Rozszerzysz wiedzę na te tematy i Bóg będzie pokazywał was, raz kolejny dla was, czy powie tych słów, które dzisiaj budujemy się. Żaden z nas tutaj nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, co to jest mieć stron. Nie potrafimy, bo nie mamy. Ale mamy tyle powodów, aby dziękować Pana Boga. Jezus Chrystus, naszego kochanego Pana, On przyszedł, stał się człowiekiem, umarł na krzyżu, aby nie tylko z trądem uleczyć człowieka, ten fizyczny trąd. Pan Jezus przyszedł, umarł na krzyżu i zmartwychwstał do tego dnia. Pan Jezus żyje! Amen! Amen. Nie tylko aby leczyć strony fizycznie, jak kobie choroba. Ale Pan Jezus przez śmierć i przez zmartwychwstanie zdobywał dla mnie i dla Ciebie. Dla mnie i dla Ciebie. Uzdrowienia. W duchu. W duszy. I w ciele. Jesteśmy ludźmi uleczeni. Jesteśmy ludźmi drogocenne wykupienie. Jesteśmy ludźmi nowonarodzeni w Chrystusie. Wszystko, co jest stare, przyminęło. Stało się wszystko nowe. Ponieważ żyjemy z Chrystusem. Kochani, czy już nie mamy powodu, aby dziękować Pana Boga? Amen. Czy już nie mamy powodu, aby dziękować, że poprzez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa On również ulecił nas z tego nażywany tron duchowy. Albo z tego nażywany raka duchowy. Że my wiemy, że wszystko to jest związane z grzechem. Kochani, dzisiaj mamy tyle powodu, aby dziękować Panu Boga. Bo dzisiaj nie jesteśmy niewolnikami diabła. Ale jesteśmy sługami sługownika Jezusa Chrystusa. Jesteśmy ludźmi, którzy służymy Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy ludźmi, którzy mamy cel. Jesteśmy ludźmi, którzy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Kochani, uwielbiamy jeszcze, będziemy uwielbiać Pana Boga, inaczej jeszcze, za te wszystkie przywileje. Kochani, zastanawiajmy się, jakie my stoimy w tych kwestiach dziękczynienia za tyle rzeczy. I teraz nawet nie mówię, że praca, że finanse, nie mówię, ubrany za dach nad głową. Ale przede wszystkim, że my jesteśmy członkiem ciała żywego Chrystusa. Który Pan Jezus Chrystus jest głową, kochani. Jakie to jest niesamowite. My żyjemy w tym świecie, nie należymy do tego świata. Ale żyjemy w tym świecie, ale żyjemy jako ciała Chrystusowego.
jako eklezję, jako ludzi, którzy zostali wyciągnięty z ciemności do światłości swojego. Pan Jezus Chrystus naszą światłością, naszą radością, naszą pewnością, naszą drogą, naszą życiem, naszym szczęścią. Kiedy my mamy Jezus, bo my wszyscy tego potrzebujemy. Kochany, nie opuść Jezusa. Uwielbiaj Go. Wywyższaj Go. Dziękuj Go. Idziemy dalej. Co dziś masz do oferowania Jezusowi Chrystusowi w formie dziękczynienia? Czy to jest po polsku? Co dzisiaj, co masz do zaoferowania Jezusowi Chrystusowi w formie dziękczynienia? Co Ty chcesz oferować Pana Boga dzisiaj? Co Ty chcesz oferować Jezusowi Chrystusowi, że On będziesz uradowany z Tobą? Że On będziesz patrzył i będziesz mówił, nie będzie rozmawiał Bóg Ojciec i Duch Święty. Popatrz, moje kochane dziecko, On mi podarował. Forma dziękczynienia. On mi podarował. Co Ty chcesz podarować Jezusowi Chrystusowi dzisiaj? To jest Twój wybór. Ja osobiście chcę podarować raz kolejny całe moje życie. Całe moje serce. Cała moja rodzina. Wszystko, co mam. Całe stocze mojego życia. Panie, bądź gospodarem mojego życia. Kochani, jest w naszym sercu. Należy ze sobą. Będziemy mieli różne problemy, trudności. Ale w tym wszystkim możemy powiedzieć przez wiarę: jestem więcej niż zwycięzcem w Jezusie Chrystusie. Kochani, wywyższajmy Pana Boga. Bo każdego dnia my otrzymamy od Boga wiele błogosławieństw. Rozmawiamy ten drugi punkt, teraz bardzo istotny, związany z tego słowem. Moc dziękczynienia. Kochany, dziękowanie, nie? Uwielbienie Pana Boga, dziękczynienie dla Boga, wdzięczność, to jest moc, jeżeli będzie mieć. Mówimy o moc dziękczynienia teraz. To jest bardzo ważne. Jeden z tych 10 trenowatych, wiemy, który był Samarytaninem, on wrócił i dziękował Panu Bogu, Panu Jezusa. Jego postawa serca jest bardzo szeroka, byś mówić. Są wiele książek napisanych, używają postawa tego człowieka. Ale dziś na wylocie przynajmniej pięć lekcji, których dziś udzieli nam ten biły trenowany. Kochani, pierwsza lekcja. Był trędowaty, pokazał nam, że potrzebne jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Kochani, kiedy my z sercem, z bojaźnem, ze skruszonym serduszkiem potrafimy być Bogu posłuszni, według Jego Słowa, na Jego Słowo. Kochani, będą się działy różne rzeczy, ale żadne z tych rzeczy niekoniecznie, że będą dotykali Ciebie. Mogą się dziać, ja mogę znajdować się w różnych sytuacjach, ale kiedy ja jestem posłuszny Bożemu Słowu, Bóg zawsze będzie troszczył się o mnie. Bo Bóg czuwa na Jego Słowo, aby je wypełniać.
Kiedy śpiewnikarz z nadzieją mówił coś takiego: kochani, ludzie wierzący w kościele, nie oszukujcie się, bo Bóg nie ma żadnych obowiązków z wami bezpośrednio, ale Bóg ma obowiązków w słowie, które jest w was. Dążymy czy nie? Kiedy Słowo Boże jest w nas, to teraz Bóg ma obowiązki z nami. To jest mocne, ale prawdziwe. Jeśli człowiek nie żyje w posłuszeństwie Bożego Słowa, nie myśli ten człowiek, że Bóg ma jakiekolwiek obowiązki z nim. Bóg jest łaskawy, miłosierny, może nawet mieć. Ale kiedy Słowo Boże w naszym życiu, kochani, jesteśmy błogosławieni. Bywamy błogosławieni. Bywamy ochronieni. Jak to jest piękne, kiedy nasze serce gotuje. Nie wiem, czy to jest po polsku. Kiedy nasze serce gotuje, nie? Kiedy nasze serce jest gorąco w stosunku do Bożego Słowa. Druga lekcja. Bił trędowaty nawraca swojego serca. To następna lekcja. Niech my możemy pochwalać Bóg poprzez moc Ducha Świętego nawraca z naszym sercem. Każdego dnia. Nawrócenie, kochani, nie jest tylko ten dzień, kiedy ja oddawałem życie Jezusowi. Nawrócenie to jest codziennie. My jesteśmy ludźmi. Nawrócenie. Prośbalimy, aby Bóg nas nawracał. Prośbalimy poprzez Bożą łaskę. Łaska, abyś każdego dnia przez wiarę, przez namaszczenie Ducha Świętego, możemy brać swój czynsz i naśladować Jezusa Chrystusa. Niech przez łaskę Bożą, niech przez moc Ducha Świętego możemy szli za krokami Pana Jezusa Chrystusa. To jest życie dane, bo jesteśmy chrześcijanami. Trzecia lekcja tego biłego trędowaty dla nas. Wysławiał imię Pana. I nas uwielbiał. Przynosi chwałę dla Boga. On przynosi chwałę dla Jezusa Chrystusa. On nie poszedł mimo, jak tych dziewięciu, nie grato. Tak? On wrócił. Przecież ja jestem czysty. Ja prosiłem, byś czysty. Panie, Pismo Święty Boże pada kolano. Panie, wywyższam Cię, uwielbiam Cię. Uleciłeś mnie. Uleciłeś mnie. Kochanie, niech nasze serce będzie miał taka postawa. Miejmy taka postawa. Nawet za małe rzeczy, które trzymamy do Boga. Nasza życia jest, nie? Formowane z małymi rzeczami. W małą sytuację. Ale kiedy jest potrzebny cud, kiedy mój serce jest z Chrystusem, będą cudy. Bo nasz Bóg jest Bogiem cudu. Amen czy nie? Amen. Halleluja. I czwarta lekcja byłego trenowaty dla nas to jest: rozpoznał Pana Jezusa. On rozpoznał Pana Jezusa inaczej. On rozpoznał w duchu. Bo on widział, że kim był Jezus. W różnych są fragmenty z Pisma Świętego, że powinniśmy dać przeciągu każdego dnia. Poznasz Pana Boga. Poznasz Pana Boga. Poznasz Pana Boga. Z doświadczenia, w trudności, w terapii, kiedy jesteśmy, w próbie, albo kiedy wszystko jest w porządku. Kiedy ja mam powodu, aby non stop wywyższać i uwielbiać, wywyższać i uwielbiać, też powinni poznać Boga. Poznać Jezusa Chrystusa, rozpoznać, kim On jest.
Kim on jest? I ostatnia, piąta lekcja w tej chwili, w tym momencie, poprzez tego byłego, trędowatego, okazał wdzięczności serce. Dzięki nie na tego byłego trędowata, tego jednego, który wrócił, tego Samarytanina, to wiele z nas, wiele razy, nie zrozumiemy, co to ma znaczyć serce. To jest rozpoznanie, że co Pan Jezus czynił dla mnie, tylko i wyłącznie On mógł zrobić, a On robił. Że teraz jestem wolny, że teraz jestem uleczony, że teraz jestem błogosławiony, że teraz jestem zbawiony, że dziś nie muszę cierpieć. Kochany, kiedy ja mówię, nie muszę cierpieć. Ja 23 lata cierpiałam w ręce szatana. Szatan całe życie mnie prześladował. Może inny raz, nie dzisiaj, tylko jedno zdanie. Szatan tak nienawidzi naszą rodzinę, że szkoda mówić. Patologa w domu. I szatan tak nienawidził, od momentu, kiedy biłem brzuch mojej mamy. Już. Dzisiaj rozumiem dlaczego. To szeroki temat. 7 razy widziałem śmierć. 7 razy, gdyby nie był Boża łaska, nie byłby mnie tu dzisiaj. Ale z tym 7 razy, kiedy byłem blisko śmierć, Bóg uratował. Bóg uratował mnie, bo miał plan do mojego życia. I 28 lat temu Bóg zbawił mnie. Wolność od pazury diabelskiej. Wolny od grzechu! Aleluja! Kochanie! Każdy z nas jesteśmy wolny! Każdy z nas jesteśmy wolny! W imieniu Jezus nie wróćmy do Egiptu! W imieniu Jezus nie wróćmy do Babilonii! Wyznaczmy, co to ma znaczy, nie? Nie wróćmy do Egiptu, nie wróćmy do Babilonii! Ale pozostajemy w Jerozolimie! Pozostajemy u stóp Pana Jezusa Chrystusa, uwielbiając Go. Kochani, abyśmy tutaj następny krok podjęli z Wami, gdzie 9 był po prostu obojętny na co Pan ja z nim robił. I tu kroczy taka słowo. Niewdzięczność ludzkości. Niewdzięczność my ludźmi, jak potrafimy być inaczej. Jak my ludźmi potrafimy działać poprzez pewnego potwora, tu nazywa się niewdzięczność. Bo to tam jest potwór. Kiedy Pan Jezus Chrystus zadawał tego pytania, możemy powiedzieć takie pytania śledca, tak? Śledcza, tak? Tak, które słowo dla mnie? Śledcza. Nie, głośno. Pytanie śledcze. O, co takiego, które słowo dla mnie? Kiedy Pan Jezus pyta, gdzie jest dziewiątka? Tak? Albo inaczej może pojedynczy. Gdzie Ty jesteś? Kiedy Pan Jezus wiele razy mówi, gdzie Ty jesteś? Przecież taki duży Cię błogosławiłem, ale nie widzę Twojego dziękczynienia. Nie widzę Twojego uwielbienia. Kiedy Pan Jezus mówi, gdzie jesteś, kochany? Kochaniączku mój, za wszystko, co uczyniłem dla Ciebie, a Ty jeszcze nie potrafisz mnie uwielbiać. A Ty jeszcze nie potrafisz mi dziękować. Kochany, jak to jest piękne, kiedy my potrafimy dziękować. Ten grzech nazywany niewdzięczności jest tak ohydnym, że my będąc ludźmi, mówiłem to już, my mamy nawet strach. Wyobraź sobie serduszka Pana Boga. O ile bardziej, możemy tak powiedzieć, o ile bardziej jednak ten potwór zwany niewdzięczności nie podoba się Pana Boga.
Możemy tak powiedzieć, jeśli niewdzięczność jest taką wstrętą wadą ludzką i tak nienawistną, tak? Nienawistną, jest to po polsku nienawistną dla Pana Jezusa Chrystusa. Z drugiej strony moneta wdzięczność. Wdzięczność jest piękną cnotą. Tak się mówi? Piękną cnotą. Taka piękna cecha. Piękny skarb dla Bożego serca. Kiedy my potrafimy dziękować. Niech my możemy być dalecy. Daleko. Od przykładem tych dziewięciu. Niech bądźmy dalecy. Nie będziemy naśladować w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie naśladujemy tych dziewięciu. Ale brajmy pod uwagę i możemy spokojnie naśladować tego jednego. Amen, kochani. Amen. Tego jednego. I takie, aby modlić się z wami, takie mało na zakończenie, mało wniosek, tak delikatnie mówiąc, tych dziesięciu tędowatych zdrowionych reprezentują w pewnym sensie zbawieni ludzi w kościele. To jakiś typ porównania, symboliczny. Smutna sytuacja jest, kiedy i znajduje się, nie my, bo my nie znamy serca, ale kiedy Bóg patrzy na nas i widzi, że proporcja pomiędzy niedzięczny i dzięczny są prawie równe. Musimy uważać, aby jaka grupa ja będę. Musimy uważać, tak? Muszę uważać, na jaka grupa chcę być. Ja osobiście dziś jeszcze bardziej. Panie, uwielbiam Cię, dziękuję za to słowo. Bo raz kolejny pobudzę w moim sercu. Chcę być ta osoba, która będzie wdzięczna Panu Bogu. Która będzie uwielbała Pana Jezusa Chrystusa. Która będzie chodziła w duchu. To jest niesamowite, kiedy potrafimy tego zrobić. Wdzięczność, kochani, otwiera drzwi duchowe dla nas. Wiemy, że drzwi są otwarte. Niebo jest otwarte, wiemy. Ale to jest taki symbolem, tak? Kiedy my uwielbiamy, mamy wdzięczność. Po prostu otwiera się kanały. Kanały, tak mogę powiedzieć. Bożego miłosierdzia. Kanały do Bożego miłosierdzia, abyśmy zawsze utrzymali nowe i większe błogosławieństwo. Nowe i większe cechy, dary, namaszczenie, prowadzenie. Niewdzięczność może porównać do picha. Wdzięczność może porównać do pokora. Tam, gdzie jest picha, Bóg trzyma się z dala. Tam nie ma wdzięczności, Bóg tam nie ma. Tam, gdzie jest pokora, tam Bóg obecny. Tam, gdzie jest wdzięczność, tam będzie Bóg. I razem z Bogiem będziemy czynić różnicę. Bo co my możemy zrobić bez Jezusa Chrystusa? Nic dobrego. Kochany, był trenowany, który wrócił do Pana Jezusa, dziękował i wywyższał Pana. On nie tylko został uleczony z tej strony. On został uleczony w duch i dusza. On otrzymał cały ten nażywany pakiet błogosławieństwa. On otrzymał cały ten nażywany, pakiet, tak? Błogosławieństwa. Nie tylko dla ciała. Ci dziewięciu otrzymali tylko na ciało. To w imieniu Jezusa otrzymajmy te komplety Boże błogosławieństwo. To jest niesamowite, kiedy Pan Jezus kontynuuje każdego dnia, bo będzie Pan Jezus kontynuował. I będziesz zadawał pytania. Gdzie Ty jesteś? Kiedy Pan Jezus będzie zadawał pytania, gdzie jest tych dziewięciu? Albo gdzie Ty jesteś?
Niedawno było słowo przez pastora Jana, czwartku, nie? Gdzie ty jesteś? To sucho pamiętam. Ostatni był, kim jesteś? I następny teraz czwartek będzie po piekielu. Co chcesz? Kochany, zapraszam was do modlitwy. Wstaję i wołam do Boga. Modlimy się tak, jak potrafimy. Panie Jezu, ja bardzo Tobie dziękuję i uwielbiam za te wszystkie błogosławieństwa, które otrzymaliśmy aż do dzisiejszego. Ja osobiście oddał moje serce Tobie. Oddał moje duch, duszę, ciało Tobie, Panie. Proszę Cię, abyś w dalszym ciągu był gospodarzem, pasterzem, Panem mojego życia. Panie, bardzo Ci dziękuję za uwolnienie, za uzdrowienie, za zbawienie, że dziś jesteśmy wolni ludźmi, namaszczeni przez Ducha Świętego. Chwała Ci, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię. Dziękujemy za każdą Twoją łaskę. I każda osoba, która tu jest obecna teraz, ja ich błogosławię w imieniu Jezus Chrystus, naszym Panem i Królem, ten, który umarł i zmartwychwstał. Jezus Chrystus zmartwychwstał Jego. W imieniu Jezus Chrystus, jeżeli ktoś jest chory pośród nas, my gromimy wszelkie choroby w imieniu Jezus. Niech każda osoba gorkuje na Twoje ręce przez Ducha Świętego. Panie, pragniemy i chcemy być prowadzeni przez Ducha Świętego, przez Twoją obecność. W imieniu Jezus Chrystus. Amen. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezus.